Przechodzimy do ust. Mamy konturówki i pomadki w odpowiadającym im kolorach, a przynajmniej tak mi się wydaje. Konturówka ma takie opakowanie i jest automatyczna. Tak natomiast wygląda pomadka. Zobaczmy, jaki ma... A, ona jest w ogóle taką kuleczką. To pachnie jak arbuzik, jak takie żeleczki. Ładnie. I tutaj macie swatch pierwszej pary. Kredka jest matowa, natomiast pomadka jest taka lekko transparentna i błyszcząca. Robiłam Wam tutaj swatche wszystkich zestawów. Mamy nudziaczka, jedyneczkę, dwójkę, taki bardziej różowy nudziak, trójka, lekko bardziej chłodny róż, nawet wpadający w lekko fioletowy podton i czwóreczka, taka truskawkowa czerwień. Prezentuje się to mega ładnie, sprawdźmy na ustach. No powiem Wam, konturówka jest mega, bo nie jest zbyt miękka, nie topi się i ładnie robi tutaj obrys, plus ten kolor jest bajeczny. Oj, jacie gacie, to jest w ogóle jak takie topiące się masełko, ona jest taka mega przyjemna, ale jednocześnie nie jest tłusta, tylko taka jakby lekko pudrowa. To jest mega.